Zaczniemy w takim razie od sekcji relacji pomiędzy sekcjami A i A1. Ponieważ i tak tam macie rzeczy pewne popisane, więc możecie otworzyć się na tych właśnie kolorowankach. Już pokolorowane to wszystko jest za was, niestety to dobrze. Jak będziecie sobie na następnych wykładach chcieli sami kolorować, to przyniesie kredki, mazaczki, dam wam wtedy tekst czarny i sami sobie pobazgracie. I co wy będziecie mieć wybazgrane, to wasze. Dobrze, okej. Rzeczywiście takim najbardziej trywialnym sposobem spojrzenia na to, co się dzieje w sekcji A i A1, to jest to, że pierwsza zajmuje się wydarzeniami, które są jeszcze przed narodzinami Pana Jezusa, a ostatnia jest po śmierci, tak? Czyli w pewnym sensie są to dwie sekcje, w których Pan Jezus już nie jest jakby osobą, człowiekiem, który jest pośród nas, pośród ludzi, tak? Ale to jest takie skojarzenie, powiedziałbym, o tyle jakby fajne z powodów jakby przestrzeni taki chronologiczny. Natomiast w żaden sposób nie wydaje mi się, żeby to był pierwszorzędny, który interesuje Łukasza. Na pierwszy plan, moim zdaniem, wychodzi kwestia wierności. Wierności Słowu. Bóg jest wierny swojemu Słowu. Jak zapowiedział wcześniej, że da Mesjasza, da Chrystusa, tak teraz zbliża się czas, kiedy się to dokona. I po drugiej stronie Chrystus, wysyłając swoich uczniów, wysyła ich właśnie z tą wieścią, że Bóg dokonał tego już wszystkiego, co miał dokonać. Czyli Chrystus dokonał swojego dzieła, oni mają iść i głosić to, co zostało zrobione i tyle. W związku z tym mamy kwestię jakby wierności Słowu, wierności obietnicy. Po drugiej stronie i dużo jakby bardziej obietnościowo rzecz biorąc, przedstawione są zachowania ludzi, osób, które generalnie są wierzące, ale właśnie pokazany jest ich stosunek do Słowa, do obietnic, do proroctwa, do zapowiedzi. I wydaje się, że właśnie ci bohaterowie dużo bardziej przez ich zachowania Łukasz pokazuje to, co właśnie chce pokazać Teofilowi, nam. Rzecz polega na tym, że ci bohaterowie albo są właśnie tacy w miarę fajni, pozytywni, albo mają jakiś problem z tą wiarą. Przy czym generalnie wszyscy bohaterowie w pierwszej sekcji i w ostatniej należą do grona tych, którzy Bogu co do zasady ufają. Są sprawiedliwi, jeżeli mowa o Zachariaszu i Elżbiecie, są ci, którzy zachowują prawo i tak dalej, i tak dalej. Więc oni generalnie wszyscy są takimi, którzy chcą żyć i podobać się Bogu, tak? Chcą żyć z Bogiem. Niemniej pokazani są również w tych swoich momentach nie najszczęśliwszych, jeśli chodzi o ich akt konkretnej wiary w konkretnej sytuacji. W obydwu sekcjach bardzo mocno widzimy powiązany z tematem jakby już odniesienia się do słowa, kwestię zrozumienia tego słowa, tak? Widzimy po tym proroctwie, które wypowiada Zachariasz, który mieliśmy w tym naszym fragmencie i tam macie go, jak bardzo jego myślenie jest ukształtowane poprzez zapowiedzi, które były wcześniej. Tak? On przywołuje, ma pamięć to, że Bóg obiecał ojcom wcześniej i potem jakie rzeczy obiecał. Tak? On jest bardzo zaangażowany osobiście w to, że Bóg cały czas wykonuje określone rzeczy i słowo formuje jego sposób myślenia, jego nadzieję. Podobny mamy obraz, jeśli chodzi o Marię. Gdybyśmy przeczytali fragment 1:46-54, tak? Może ktoś przeczyta, w tym momencie już macie to w tych swoich materiałach, więc już możemy spokojnie do tego sięgnąć. Dobra, ja będę czytał. Uwaga. I rzekła Maria, wielbi dusza moja Pana. I rozradował się... Nie. Co ja tu napisałem? 46:50. No dobrze, okej, dobrze, niech będzie. I rzekła Maria, wielbi dusza moja Pana. I rozradował się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim, bo wejrzał na uniżoność służebnicy swojej. Oto bowiem odtąd błogosławioną zwać mnie będą wszystkie pokolenia, bo wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny i święte jest
imię Jego. A miłosierdzie Jego z pokolenia w pokolenie nad tymi, którzy się Go boją. Okazał moc ramieniem swoim, rozproszył pysznych z zamysłów ich serc, strącił władców z tronów, a wywyższył poniżonych. Łaknących nasycił dobrami, a bogaczy odprawił z niczym. Ujął się za Izraelem, sługą swoim, pomny na miłosierdzie, jak powiedział do ojców naszych, do Abrahama i potomstwa jego na wieki. Bardzo pokrewne myśli, inaczej wyrażone do tego, co wcześniej powiedział Zachariasz. Wcześniej, później. Tak, Zachariasza modlitwa jest poniżej. W każdym razie widzimy przykłady ludzi, których myślenie jest uformowane przez zaufanie do słowa i przez samo słowo. Gdybyśmy popatrzyli na to, co się dzieje w sekcji po drugiej stronie, sekcji A1, no to na pierwszy plan wychodzą uczniowie, którzy no mają akurat z tym uformowaniem, z tym zaufaniem niemały problem. Tak? Widzimy to, kiedy Pan Jezus podchodzi do tych dwóch, którzy idą do Emaus. No i mówiąc krótko, ma do nich po prostu pretensje, tak? Czemu nic nie kumacie, tak? Jak to jest, że nie pamiętacie? Jak to jest, że to nie siedzi w was? I zaczyna im wykładać. Druga scena, kiedy znowu akurat uczniowie potrzebują pomocy, mamy od 44 do 45, tak? W 24 rozdziale. A szczególnie widzimy, że wtedy otworzył im umysły, aby mogli zrozumieć Pismo, tak? Czyli w jakiś sposób akurat uczniowie no, mieli problem ze zrozumieniem pewnych rzeczy, ale też jakby no, daniem wiary temu, co było zapowiedziane o Chrystusie. Obie sekcje bardzo wyraźnie rysują kontrast między bohaterami płci żeńskiej, bohaterkami i bohaterami, czyli panami. Tak? Zaczyna się od fajnego Zachariasza, który no, chciał być bardzo fajny, no i mówi, no dobrze, że anioł i w miejscu świętym przychodzi i mi zwiastuje te rzeczy, no ale no, może jakiś dowód na to, że się to stanie, co nie? No i w tym momencie spotyka się z głosem anioła. Otóż za nie mówisz i nie będziesz mógł mówić aż do dnia, kiedy się to stanie, bo nie uwierzyłeś słowom moim, tak? Czyli mamy bohaterów, którzy wierzą w danej konkretnej sytuacji i którzy nie wierzą. Zwróćcie uwagę, jaki jest komentarz do postawy Marii wyrzeczony przez Elżbietę. Tak? 45 w pierwszym rozdziale. I błogosławiona, która uwierzyła, że nastąpi wypełnienie słów, które Pan do niej wypowiedział. To mówi Elżbieta do Marii, kiedy się spotkały. Tak? Czyli mamy Marię, która w spotkaniu z aniołem mówi, niech mi się stanie, a potem Elżbieta, która komentuje to, Elżbieta, która wie, co się przytrafiło jej mężowi, kiedy, że tak powiem, poszedł inną ścieżką i ma trochę spokoju w domu, a tak dalej. Zwróćcie uwagę, co się dzieje po drugiej stronie, tak? W jakiej postaci, jakby w jakim świetle zostają pokazane kobiety, tak? Przychodzą do grobu. No i co? I spotykają anioła znowu, tak? No i anioł im mówi, no nie ma go tu, ale wstał z martwych. Wspomnijcie, jak mówił wam, będąc jeszcze w Galilei, że Syn Człowieczy musi być wydany w ręce grzesznych ludzi i musi być ukrzyżowany, a dnia trzeciego powstać. Piękny komentarz. I wspomniały na jego słowa. Kropka. I poszły i powiedziały. No, chłopaki, dzieje się właśnie to, co było zapowiedziane. I tutaj po prostu autor przekładu był bardzo wyrozumiały dla chłopaków, bo nie oddał do końca to, co oni pomyśleli o tym, co one opowiadają. Ale tekst grecki to zaznacza, że opowiadał jakieś straszne banialuki. I widzimy to z kolei właśnie, że uczniowie mają problem. Zwróćcie uwagę, że ten kontrast jest rysowany również po tej linii. Kobiety pozytywne, panowie zdecydowanie nie idzie im. Oprócz tego zwróćcie uwagę, że jest pokazany ten kontrast również w ten sposób, że panowie wydaje się, że ze względu na pozycje, które zajmowali, no akurat powinni być przykładem. Tak? Zachariasz, kapłan, fajny gość, co nie? A tu klapa, totalna klapa. Panowie, apostołowie, silna ekipa,
Och, Randy Alex, nie? A myśmy myśleli. W obydwóch miejscach. Pokazuję wam pewne zbiory pewnych idei, abyście zobaczyli, że one będąc tutaj obok siebie, nie ma ich gdzie indziej w tekście Łukasza, tak samo w takiej samej konfiguracji. Dlatego ustalam jakby pomiędzy początkiem i końcem Ewangelii, że jest tutaj coś na rzeczy, tak? Łukasz coś robi. Mhm. Zastanawiam się, czy sukcesja apostolska nie mogłaby być zrozumiana jako przekazywanie z pokolenia na pokolenie tego samego nawyku się Panu. Odważna teoria, ponieważ Łukasz nas wprowadził tutaj już jakby w ten nurt odważnych teorii, więc Dobrze, w porządku. Co byśmy jeszcze mogli powiedzieć? W obydwu sekcjach w ogóle pojawiają się aniołowie. To nie jest tak, że w Ewangelii Łukasza aniołowie są na każdym rozdziale, nie. Jeżeli się gdzieś pojawiają, to pojawiają się tylko w tych sekcjach początkowych i końcowych, tak? A potem znikają. W sensie aktywnego działania, wchodzenia jakby w historię i że coś robią fizycznie, tak? Co jeszcze moglibyśmy powiedzieć o tych sekcjach? Niech nam tyle wystarczy. Niech nam tyle wystarczy. Lecimy dalej. Co się dzieje między sekcją B i B1? Dobrze. W moim wyczuciu takim, jakby poszedł taką rama taka, powiedziałbym, naturalna, to rzeczywiście okoliczności, szeroko pojęte, narodzenia Pana Jezusa i śmierci Pana Jezusa. Czyli widzimy tutaj jakby podróż do spisu, fakt narodzenia i potem też, powiedziałbym, tego narodzenia takiego przed Bogiem, czyli w Jerozolimie, kiedy zostaje Pan Jezus oddany. Moim zdaniem kluczowymi punktami w obydwóch miejscach to jest to, że Jezus zostaje ofiarowany Ojcu jako pierworodny i po drugiej stronie chwili, tuż przed śmiercią, oddaje swego ducha Ojcu, tak? Czyli te życie, ta rama życia i śmierci dokonuje się w całkowitym oddaniu dla Ojca, tak? Misja dokonuje się w oddaniu dla Ojca. To jest ważne, bo widzicie, mieliśmy ten przykład z tą ubogą wdową, tak? Jezus przez jej przykład pije do tych bogatych, że ona zdała się na Boga w całości, tak? Bo ze swojego niedostatku oddała wszystko, co miała, tak? Oni oddawali to, co im zbywało. W pewnym sensie idea tego, że po prostu człowiek w całości swoje życie i jakby całokształt powinien się w jakiś sposób dokonywać przed Bogiem, z Bogiem, tak? To jest idea, która u Łukasza się pojawia niejednokrotnie. Wydaje się, że tutaj te ramy, jakie ustanawia Łukasz, mają nam coś takiego podpowiedzieć. Co więcej się dzieje w tych sekcjach? Dookoła tych centrów, u góry i na dole, pojawiają się świadectwa roli Jezusa, pozycji Jezusa, jego autorytetu. Najpierw aniołowie przychodzą do tych pastuszków i mówią: narodził wam się Zbawiciel Pan, tak? Oni idą do Marii i mówią, zwiastują o tym, co się działo. Poniżej ofiarowania w świątyni mamy Symeona, mamy Marię, którzy zwiastują i ujawniają znowu jako świadectwa dla rodziców, kim jest to dziecko, które mają w rękach, tak? Pojawia się przez Symeona również ten wątek, że służba Jezusa będzie rodziła przeciwstawne reakcje u ludzi, tak? Będą się sprzeciwiać, ale też będą ci, którzy będą oświeceni, będą wyciągnięci z ciemności. I na końcu, kiedy widzimy Jezusa na krzyżu, widzimy, że są te przeciwstawne reakcje, tak? Liderzy cały czas kpią, cały czas jakby to jest finał ich sprzeciwiania się wobec Chrystusa, to, że doprowadzają do ukrzyżowania, ale widzimy też ludzi właśnie niższych jakby rzędów, którzy wydają świadectwa dobre, tak? Mamy tego złoczyńcę, który poświadcza, że niczego złego nie uczynił. Mamy w końcu setnika, czyli w ogóle poganina, który też składa świadectwo pozytywne o Chrystusie. Czyli mamy centralne wezwanie, jakby informacje o oddaniu życia i powyżej i poniżej mamy świadectwa, kim Chrystus jest, kim dokładnie, jakie jest jego rola i tam się pojawiają różnego rodzaju terminy. W tych momentach towarzyszących bezpośrednio narodzinom i śmierci pojawiają się te gry w otoczeniu takim, powiedziałbym, naturalnym, tak?
w jasności, w chwale pojawia się anioł, który zwiastuje pasterzom w nocy, a w tymczasem w chwili śmierci, ale w tym momencie konania ciemność pojawia się w ciągu dnia. To są elementy, które się dopełniają, tak? Chrystus, światłość przychodzi na ziemię, gra symboli, światłość odchodzi z ziemi, na ziemię jakby pojawia się ciemność, tak? To jest takie dopełnianie się pewnej gry, która zwykle jasność, ciemność w języku biblijnym no ma też dodatkowe, konkretne konotacje, jeśli chodzi właśnie o to, że się Bóg pojawia się poznanie, pojawia się wyzwolenie. Ciemność jest właśnie kwestia braku zrozumienia, bycia w pewnym jakby oddaleniu od Boga, bycia w pewnej jakby niewoli. Dobra. Bohaterowie, którzy są tam pokazani, widzimy, że dbają o zachowanie prawa. W jednym i w drugim miejscu. Gdybyście prześledzili to, co się dzieje, co robią rodzice Jezusa, tak, no to widzicie, że oni po prostu przychodzą do Jerozolimy, aby spełnić uczynki prawa. Wcześniej przeczekali czas, okres oczyszczenia zgodnie z prawem. To zostaje literalnie zaznaczone. Kiedy dochodzi do zgonu, potem wiadomo, Józef, aby ciało nie zostało, prosi o to ciało. Kobiety dowiadują się, gdzie jest ten grób, ale potem idą świętować sabat zgodnie z prawem. Te rzeczy zostają zaznaczone, że ci, którzy idą za Bogiem, nie pozostawiają jakby w tamtym czasie jakby prawa zupełnie już na boku. Tak? Łukasz to zaznacza i gra tymi tematami, aby w jednym i drugim miejscu to rzuciło się nam w oczy. Dobrze. No to przechodzimy do sekcji C i C1. Czy macie jakieś pytania do tego momentu? Dobra. Rama naturalna, jaką tutaj widzę, taka, wiecie, najbardziej się rzuca w oczy, to jest to, że Jezus zostaje wprowadzony w publiczną służbę i ta publiczna służba zostaje zamknięta w chwili uwięzienia i kiedy staje przed radą, tak? W tym momencie już jest wąskie grono odbiorców, tam już właściwie Jezus, kiedy jest w czasie sądu, niczego nie naucza, niczego już tam głównie milczy. Jest drobny wypadek, kiedy parę rzeczy mówi i to jest wszystko. W związku z tym publiczna służba zostaje tam zamknięta. Wprowadza Jezusa do służby Jan Chrzciciel i w tej sekcji C, gdybyście z kolei zwrócili na to uwagę, to w środku jej pojawia się właśnie misja Jana Chrzciciela, a powyżej i poniżej mamy sceny, które mówią coś o tożsamości Jezusa. Tak? Jan oczywiście też mówi o tym, ale czy tu jest coś zabawnego? Jakby było, to powiedzcie mi, to też się pośmieję. W każdym razie chodzi o to, że mamy Jana Chrzciciela, który wprowadza tego, który ma na spotkanie, kogo po prostu lud powinien zostać odpowiednio przygotować się, tak? A dookoła niego pojawiają się świadectwa. Jezus jest w świątyni jako młody chłopak i kiedy rodzice się zastanawiają, co ty tam chłopie robisz, żeby nie poszedłeś z nami do domu, tak? Jezus udziela im konkretnej odpowiedzi. Co ma być znakiem takim wstępnym jego samoświadomości, ale potem, po przedstawieniu misji Jana Chrzciciela, znowu mamy scenę z chrztem Pana Jezusa. Wtedy mamy świadectwo już nie samego Jezusa, ale mamy świadectwo Ojca, ale też świadectwo Jana, który był tym, który był posłany od Boga i wykonywał chrzest właśnie tych wszystkich, którzy przyłączają się do projektu Boga, który właśnie realizuje. Natomiast w środku widzimy bardzo ostrą, zadziwiająco ostrą jakby lekcję dla tego pokolenia, tak? Jakiej udziela Jan Chrzciciel. Można by powiedzieć, że jego takie radykalne i dość takie, powiedziałbym, wstępnie negatywne nastawienie do pokolenia może nas zdziwić, ponieważ jest powiedziane, że uczył dobrej nowiny, tak? A z drugiej strony zaczyna od siekiery i całej reszty, tak? I plemienia żmijowego. Niezły początek, jak na Ewangelii.
każdym razie, jeżeli zrozumiemy, jaki klimat tutaj wprowadza Łukasz, to w tym momencie zrozumiemy, że nie przypadkiem w chwili sądu Pana Jezusa jest identyczny klimat. Tam wszystko jest po prostu napięte do granic możliwości i tam również jest kwestia tego właśnie, jak się odnieść do tego, kto ma określony autorytet, do tego, który ma w wypadku sekcji C dopiero nadejść, a w sekcji C1, który przyszedł i się już okazał. W obu, w związku z tym sekcjach, dochodzi do takiej bardzo zabawnej gry, gry, jaką prowadzi Łukasz. Ta gra to gra o świadectwa. W sekcji C Bóg i Łukasz przynosi czytelnikom określone świadectwa, kto ma przyjść. Tak? Jezus puszcza do nas oko w świątyni. Mamy zapowiedź samego Łukasza, że Jan to jest ten, o którym pisał Izajasz, który będzie wzywał lud do przygotowania drogi dla Jahwe, przed przyjściem Jahwe. Potem mamy z kolei powiedziane przez samego Jana, że ten, który do mnie przyjdzie, po mnie przyjdzie, jest większy ode mnie, nie jestem mu godzien, to jest ten, który jest właścicielem spichlerza, tak? On sobie tutaj zrobi porządek. W związku z tym autorytet jest bardzo tutaj ważnym elementem tego przesłania, tego, kto ma przyjść po Janie. I w końcu mamy świadectwo Ojca w czasie chrztu. Po drugiej stronie, jak na ironię, liderzy, arcykapłani i Rada Najwysoka szukają właśnie tego samego świadectwa, ale właśnie po to, żeby Jezusa oskarżyć, tak? No to powiedz, że jesteś, to może jesteś Chrystusem, tak? No, tak, jesteś? No to po co nam więcej świadectw, tak? Zwróćcie uwagę, że kiedy tutaj Jan, wydawałoby nam się, że trochę na wyrost krytykuje to pokolenie, to okazuje się, że on przedwcześnie, ale wydobywa pewne nurty w tym pokoleniu, które z definicji są, sprzeciwiają się temu, co Bóg robi. I jakby kwintesencją tego jest postawa liderów w czasie sądu, kiedy najbardziej pozytywną w stosunku do Jezusa postacią jest Piłat u Łukasza. Żeby było zabawniej, tak? Kiedy oprócz tego świadectwa w związku z tym pojawia się też drugi taki wątek, gra tematem bezprawia. Na początku Jan mówi, przygotujcie, tak? Porzućcie w pewnym sensie przeprawie. Trzeba te drogi wyprostować. Ale do konkretnych ludzi mówi, nie nadużywaj siły, tak? Celnicy, masz pozycję, nie nadużywaj. Żołnierzu, masz pozycję, nie nadużywaj, tak? A potem, po drugiej stronie, mamy liderów. Liderów, absolutną śmietankę, które nadużywają właśnie swojej pozycji i swojej władzy, żeby w sposób zupełnie bezprawny skazać na śmierć kogoś, komu nie są w stanie nic udowodnić. Chcą go po prostu skazać. Ta gra jest interesująca, jak sądzę. I to jest ciekawe, że właśnie Łukasz pokazuje, że przez te elementy dopowiadające się w strukturze czasami musimy zburzyć pierwotne czasami myślenie, takie powiedziałbym proste. No kto uprawia bezprawie? No ten wiadomo, co tutaj chla i kradnie i robi coś tam jeszcze, co nie? No i zaczął oczywiście od żołnierzy i od celników, bo to w tamtej kulturze dla Żydów było najłatwiej im łatkę przypiąć, tak? Ale ląduje po drugiej stronie w obozie, który wydawałoby się, że będzie sterylnie prawy i czysty, tak? I nagle się okazuje, że największym zepsuciem charakteryzują się właśnie ci, którzy może mają pozycję, ale duchowo są zupełnie zwrotniami, tak? Tu ich miejsce jest zupełnie, no, pogubili się zupełnie, tak? Mówiąc bardzo delikatnie. Ok. Wchodzimy do sekcji D. Tyle niech nam wystarczy. I przy sekcji D ja mam propozycję, żebyśmy zrobili sobie małe ćwiczenie. Tak? I to jest ten moment, kiedy właśnie... To jest moment, w którym też będę chciał wam bardziej zilustrować, jak bardzo trzeba patrzeć właśnie na gry motywów i gry znaczeń, niż na powtórzenia o charakterze takim literalnym, dosłownym. Tak? Kiedy nabieracie zaufania do jakiegoś autora, nie zniechęcajcie się miejscami, kiedy czytacie jego jakiś tekst, kiedy widzicie, a co mu się wszystko, kompletnie mu się te klocki rozsypały, wszystko mu się pomieszało, tak?
jeżeli do tej pory zachowywał się, tak powiedziałbym, całkiem znośnie, fajnie, to spróbujcie dać mu wiarę, że i w tym zamieszaniu, które się pojawia, no w tym szaleństwie jest jakaś metoda, tak? Jest jakaś metoda, nie pomyliło mu się wszystko, tak? W związku z tym propozycja jest taka, i to jest właśnie ten wyjątek odnośnie patrzenia na dwa teksty, tak zwane paralelne, ale w sensie synoptycznym. Mamy kuszenie Pana Jezusa w Ewangelii Łukasza i mamy kuszenie Pana Jezusa w Ewangelii Mateusza. Z tego wszystkiego interesuje mnie tylko jedna rzecz, abyśmy porównali porządek kuszenia, jaki jest u Łukasza, w stosunku do tego, jaki jest u Mateusza. Zacznijmy jednak czytać kuszenie w porządku u Mateusza, jaki mamy. Dobrze? Kto tutaj nie widzi, to niech sobie otworzy. To jest 4:1-11, jeżeli macie Biblię w rękach, jeżeli tutaj nie widać. I interesuje mnie tylko od momentu tego, od 3 do 10, tak? Okej, okay, to wysłuchacie, ja czytam. Może opanuję to czytanie jeszcze. A nie, przeczytam, bo akurat mam zasłonięty na slajdzie. Dobrze. Okej. Okay. Jak ktoś ma otwarte, to niech czyta na głos Mateusza. Ten... Okej, okay, dobra. Dobra, dobra. Dobra, już przeczytam, już koniec. Dobra, już tam, niech będzie. Mhm. Okej. Okay. Interesuje nas porządek kuszenia. I przystąpił do niego kusiciel i rzekł mu, jeżeli jesteś Synem Bożym, powiedz, aby te kamienie stały się chlebem. A on odpowiadając rzekł, napisano, nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Wtedy wziął go diabeł do miasta świętego i postawił go na szczycie świątyni. I rzekł mu, jeżeli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół. Napisano bowiem, aniołom swoim przykaże o tobie, abyś nie zranił o kamień nogi swojej. Jezus mu rzekł, napisane jest również, nie będziesz kusił Pana Boga swego. Znowu wziął go diabeł na bardzo wysoką górę i pokazał mu wszystkie królestwa świata oraz chwałę ich. I rzekł mu, to wszystko dam ci, jeśli upadniesz i złożysz mi pokłon. Wtedy rzekł mu Jezus, idź precz, szatanie, albowiem napisano Panu Bogu swojemu pokłon oddawać i tylko Jemu służyć będziesz. I koniec. Dobra. Porządek kuszenia jest jaki? Kamienie, chleb. Chleb, kamienie. Rzucenie ze świątyni. Tak, ochrona życia, bądź no tak, troska, troszczenie się aniołów o... I wszystkie królestwa. Ich panowanie, władza, przyjęcie właśnie chwały i władza. Dobra, teraz popatrzmy sobie na tekst Łukasza. Od 3 podobnie do... Do 12. Druga i trzecia są przestawione. No dobrze, no dobrze. Dobrze. Okej. Okay. Krzysiu powiedział na głos. Przeczytajcie sobie po cichu, a ja powiem to, co głośniej, co Krzysiu powiedział. U Łukasza mamy porządek taki. Chleb. Pokłon. Tak, aby uzyskać władzę i chwałę wszystkich królestw. I na końcu eksperyment, 3 aniołowie zdążą na czas, tak? I ochronią Jezusa, który będzie leciał. Ostatnie dwie rzeczy mamy zamienione, tak? Ostatnie dwie rzeczy mamy zamienione. Mam natomiast pytanie, skoro mamy, dobra, wiemy, że mamy zamienione, to jest jedna rzecz, ale popatrzcie się teraz na te teksty dwa i porównajcie, który waszym zdaniem jest tak napisany, że jego wewnętrzna logika w tych trzech rzeczach, w tych trzech kuszeniach, jakby jest bardziej spoista, jest bardziej poukładana, jest no bardziej sensowna, mówiąc krótko. Batka sugeruje Mateusza, tak? Jaki element cię może skłania do tego, żeby tak widzieć, że Mateusz ma bardziej sensownie poukładany tekst? Bo władza jest na końcu. Bo władza jest na końcu. Mhm. Czy coś jeszcze? No, pobudka. Proszę?
Więcej. Jeszcze raz? Intuicyjnie. Intuicyjnie, dobra. Zwróćcie uwagę, że mamy w pewnym sensie narastanie. Mamy chleb, ochrona życia i władza, po której mówimy, a idź precz, co nie? Mamy ten, nawet to wypowiedzenie, precz, i to jakby fajnie kończy cały ten cały temat, tak? Czyli, no... Głośniej, Aniu. Mówię, że tam chodzi nie tyle o władzę Jezusa, co on daje pokłon Bogu, to wtedy szatan odchodzi, to jest tak logiczne, tak? Na koniec sam. Aha. Bo się decyduje, że woli Boga. Tak, tak, ale... Tutaj ten Bóg jest w środku. A tutaj, no właśnie, jest w środku. I mówiąc krótko, tak, tak jest tu, tak jest tu, tak jest zamienione. No i mówiąc krótko, Łukaszu, dlaczego? Wasz pomysł. Po co psuć dobry tekst? Po co psuć dobry tekst? No. A, ale wierzę, że wierzę inni napisali, tak? I wierzę, bo to, i oni sobie tam w jakiejś tam swojej kolejności popisali. Ale my teraz, no. Tak, on ma po kolei, a inni to nie po kolei, co nie? Ale on mówi, że on ma lepszą kolejność. Ale zwróćcie uwagę, że ten tekst u Mateusza wyczuwalnie po prostu jest logiczniejszy. Mówiąc krótko, ten porządek jest sensowniejszy. Tak jak to jest napisane. A on tutaj zamienia. No wszystko psuje łobuz jeden, co nie? I to jest cała sprawa, tak? Mateusz ustawia nas w takim jakby pozycji, że rzeczywiście czujemy tą chronologię, to się po prostu rozwija ta akcja. Łukasz, przez to, żeśmy już wcześniej znali Mateusza, mówimy, tak trochę to dziwnie brzmi. No. I słusznie. Pytanie, dlaczego Łukaszu tak to robisz, tak? Dlaczego tak to robisz? I teraz to jest sprawa tego typu. Tak? Niektórzy chcieliby widzieć w Ewangeliach reportaż, kronikę, dokument. Ewangelie nie są takimi tekstami. Nie są takimi tekstami. Ja wiem, że być może dla niektórych z was to jest rzecz, z którą po prostu cały czas się boksujecie, że tak nie może być. Ale zwróćcie uwagę, to prosta konkluzja, tak? No to który z nich kłamie? Proszę pokazać. Było albo tak, co nie? No, któryś z nich po prostu ordynarnie kłamie. I co? Podobała mi się taka teza? Nie bardzo. A czemu ci nie podoba? Co, fakty przeczą? Dobra. Generalnie wszystko, co zostało powiedziane, tak. W przypadkach. Jeszcze raz? Wszystko zostało powiedziane, że było w przypadkach i zgodnie z prawem. Bronimy się jak możemy, wiem, ale... ale no, okej. Okay. No po co wam robię to ćwiczenie? Właśnie po to, żebyście zobaczyli, że w tych wypowiedziach chronologia rzeczywista, tak? Ten rzeczywisty bieg wydarzeń, jaki się wydarzył, jest drugorzędny dla prawd, które autorzy chcą wydobyć w porządku teologicznym, tak? I teraz przechodzimy do fragmentu drugiego, tak? On jest obszerny, więc całego go czytać nie będziemy oczywiście, bo gdzieżby tam znowu. Ale powiem wam coś takiego, tak? Odcinamy od początku, mamy akcję z uczniami, tak? Czy to jest fragment? Tak. Mamy akcję z uczniami, chodzi o przygotowanie Paschy i... uczniowie tam zostają poprowadzeni w taki prorocki sposób, że odnajdują miejsce, gdzie będzie ta Pascha spożyta. I potem mamy od 14 wersetu zaczyna się Pascha, tak? Więc chciałbym, żebyście przeczytali od 14 wersetu aż do miejsca, uwaga, kiedy Jezus jest... kiedy Jezus jest w ogrodzie i załóżmy do 44. Dobrze? Żebyśmy nie czytali dużo, ale jednak troszeczkę musimy przeczytać. Dobrze, to w takim razie, żeby było prościej, ja znowu czytam, a wy patrzycie, czy w tym tekście, który przeczytam, będą pewne motywy, które korespondują z tym, co działo się w scenie kuszenia. Tak?
mamy jasność, że w ogóle ta sekcja w ogóle zaczyna się znowu od tego, że pojawia się diabeł na scenie, tak? Diabeł, gdzie tam jest napisane, tak? W Judasza zaś zwanego Iskariot, werset 3, 22, który należał do 12, wstąpił szatan. Znowu szatan działa, tak? Wiemy, że ten pierwszy fragment kończy się tak, że diabeł dokończył kuszenia aż do następnego tam przystąpienia, kiedy znowu przystąpi, tak? I teraz widzimy, że w Ewangelii Łukasza mamy sygnał taki tekstowy, oto szatan znowu wchodzi do akcji, tak? No i widzimy w tej całej sekcji działanie tego szatana, ono jest cały czas tłem dla tego wszystkiego, co tu się dzieje. Ale chciałbym, żebyście w tej partii, którą wam zaproponuję, popatrzyli, jakie motywy, czy są jakieś motywy, bo może ich nie ma, tak? Które być może w jakiś sposób no, coś mają do tego, co tu się działo. Mieliśmy tak. Posiłek dla mnie tu i teraz. Tak? Chleb dla mnie tu i teraz. Pokłon. Pokłon w sensie takim, jak się pokłonisz, dam ci coś i będziesz wielkim super gościem nad wszystkimi królestwami świata. Tak? Po trzecie, zobacz jak tam z swoim życiem. Możesz poeksperymentować. Na pewno ty na pewno zostaniesz ochroniony. Tak? I tak dalej. I akurat anioł miałby być zaangażowany w to ochronienie tego życia. No to teraz zaczynam czytać. A gdy nadeszła pora, zajął miejsce przy stole, a apostołowie z nim. I rzekł do nich, gorąco pragnąłem spożyć tę wieczerzę paschalną z wami przed moją męką. Powiadam wam bowiem, iż nie będę już jej spożywał, aż nastąpi spełnienie w Królestwie Bożym. I wziąwszy kielich i podziękowawszy, rzekł, weźcie go i rozdzielcie między sobą. Powiadam wam bowiem, iż odtąd nie będę pił z owoców winorośli, aż przyjdzie Królestwo Boże. I wziąwszy chleb i podziękowawszy, łamał i dawał im, mówiąc, to jest ciało moje, które się za was daje, to czyńcie na pamiątkę moją. Podobnie i kielich, gdy było po wieczerzy, mówiąc, ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej, która się za was wylewa. Lecz oto ręka tego, który mnie wydaje, jest ze mną przy stole. Wprawdzie Syn Człowieczy odchodzi, jak było postanowione, ale biada temu człowiekowi, który go wydaje. A oni zaczęli wypytywać jeden drugiego, który z nich miałby to uczynić. Powstał też spór między nimi o to, kto z nich ma uchodzić za największego. On zaś rzekł do nich, królowie narodów panują nad nimi, a władcy ich są nazywani dobroczyńcami. Wy zaś nie tak, lecz kto jest największy wśród was, niech będzie jako najmniejszy, a ten, kto przewodzi, niech będzie jako usługujący. Któż bowiem jest większy? Czy ten, który u stołu zasiada, czy ten, który usługuje? Czy nie ten, który u stołu zasiada? Lecz ja jestem wśród was jako ten, który usługuje. Wy zaś jesteście tymi, którzy wytrwali przy mnie w pokuszeniach moich, a ja przekazuję wam królestwo, jak i mnie ojciec mój przekazał, abyście jedli i pili przy stole moim, w królestwie moim i zasiadali na tronach, sądząc 12 plemion Izraela. Szymonie, Szymonie, oto szatan wyprosił sobie, żeby was przesiać jak pszenicę. Ja zaś prosiłem za tobą, aby nie ustała wiara twoja, a ty, gdy się kiedyś nawrócisz, utwierdzaj braci swoich. On zaś rzekł do niego, panie, z tobą gotów jestem iść i do więzienia i na śmierć. A on rzekł, powiadam ci, Piotrze, nie zapiję dzisiaj kur, a ty się trzykroć zaprzesz, że mnie znasz. I rzekł do nich, gdy was posłałem bez trzosa, bez torby, bez sandałów, czy brakowało wam czegoś? A oni na to, niczego. A on zaś rzekł do nich, lecz teraz, kto ma trzos, niech go weźmie. Podobnie i torbę. A kto nie ma miecza, niech sprzeda suknię swoją i kupi. Albowiem mówię wam, iż musi się wypełnić na mnie to, co napisano. Do przestępców był zaliczony. To bowiem, co o mnie napisano, spełnia się. Oni zaś rzekli, panie, oto tutaj dwa miecze, a on na to wystarczy. I wyszedłszy, udał się według zwyczaju na Górę Oliwną. Poszli też z nim uczniowie, a gdy przyszedł na miejsce, rzekł do nich, módlcie się, aby nie popaść w pokuszenie. A sam oddalił się od nich, jakby na rzut kamienia i patrzy na kolana, modlił się, mówiąc, ojcze, jeśli chcesz, oddal ten kielich ode mnie, wszakże nie moja, lecz twoja wola niech się stanie. A ukazał mu się anioł z nieba, umacniający go. I w śmiertelnym boju jeszcze gorliwiej się modlił i był pod jego jak krople krwi spływające na ziemię. Niech nam tyle wystarczy. Okej. Okay.
Słucham? No widać to, gdzie tą kolejność. Widać tą kolejność. Mhm. Zwróćcie uwagę, że trudność tekstów jest rzeczywiście niemała, jeżeli ktoś gra w takie klocki, tak? Jeżeli ktoś tak chce układać, to oczekiwania wobec odbiorców są naprawdę niemałe. Widzimy, że zaczyna się od uczty. Widzimy, że to, co miało pierwotnie w tym kuszeniu być ukierunkowane na Jezusa, tak? Weź sobie, tak? Pokaż, jaka jest twoja moc. Nakarm się tu i teraz. Dla ciebie nie ma takiego problemu, tak? Jezus to odbija. Kiedy dochodzimy do sekcji tej paralelnej, widzimy, że Jezus odbija to i nagle On w którymś momencie staje się tym pokarmem, metaforycznie, tak? Daje się innym, tak? On się oddaje jako coś życiodajnego dla innych. I rzeczywiście też w postaci tej literalnej mamy ten klimat wspólnej wieczerzy, tak? Potem pojawiają się tu jeszcze dodatkowe tematy, bo te rzeczy, które tutaj się pojawiają w zalążku, tam w tamtej sekcji są dużo bardziej rozbudowane i obudowane dodatkowymi ideami. Ale widzimy ten schemat, że zaczyna się od tego, potem widzimy, że nagle to nie jest tak, że diabeł rzeczywiście w tym sensie, w jakim mogło się nam to wydawać po tej pierwszej scenie, tutaj w tej sekcji D, włada. W istocie Jezus nie ma wątpliwości, że włada naprawdę Ojciec i że On sam jest również tym władcą, które to władanie może przekazać innym. I On to robi. I pokazuje, że Jego Królestwo przyszło od Ojca i On udziela go uczniom. Tak? W związku z tym pojawia się zupełnie jakby inne rozegranie tematu przekazania chwały i bycia... bycia odpowiedzialnym za królestwo, bo to chyba tak będzie lepiej w tym duchu ewangelicznym niż byciem władcą, zwłaszcza, że władcy tutaj nie zostali najszczęśliwiej jakby dla nich scharakteryzowani, tak? Poza tym widzimy, tutaj jest to tak troszeczkę bardziej ukryte, ale jednak widzimy przez model przywództwa tu i tutaj, przez działania aniołów, że ten Syn Boży może skorzystać z tego, że to On będzie obsłużony, tak? To dookoła Niego się będą rzeczy dziać. Tymczasem w tej sekcji drugiej, tam gdzie Pan Jezus jest ze swoimi uczniami, widzimy, że On ma zupełnie inny model przywództwa, tak? On raczej służy, On raczej wręcz w innym momencie, w ogrodzie, rzeczywiście odbiera służbę anioła, ale w czym go ten anioł utwierdza? W czym mu pomaga ten anioł? W ochronie życia? Nie, dokładnie, zagrane zupełnie o 180 stopni, tak? Czyli pokazuje Łukasz, jak wartości, którymi posługiwał się przy kuszeniu szatan, zostają zupełnie odwrócone w sekcji, która jakby dopełnia i pokazuje właściwą perspektywę, jak należy na rzeczy popatrzeć, tak? Wartością są takie, że po prostu Jezus chce do końca dopełnić swoją misję. Tutaj po raz pierwszy miał być jakby utrącony z tej drogi, tak? Tam w chwili zagrożenia ponownie następuje test, sprawdzenie. Ale w tym momencie anioł właśnie wspiera go w tym, aby tą misję dokończył, aby wziął ten kielich, tak? Także zwróćcie uwagę, jak mocna jest gra ideami i jak trzeba by być wrażliwym na to, że po prostu czasami dopełnienie pojawia się właśnie poprzez rozbudowanie, pewne rekonfigurację, ale jednak rdzenne idee są te same. Są te same. Oczywiście to, że Łukasz powiedział, że pojawia się tutaj szatan i znowu, że szatan poprosił, żeby przesiać i potem widzimy, jakie są zachowania uczniów, to widzimy, że to ta druga sekcja, ta D1, ona cały czas rzeczywiście jest pod presją działania zła, tak? Widzimy to, ale w środku widzimy Jezusa, który zwycięża w tym i pokazuje, że pomimo tego wszystkiego idziemy do przodu, podejmę się tego, wszystko na to wskazuje, w każdym razie taki jest mój cel. W związku z tym nagle widzimy, że to, co zrobił Łukasz, nie jest błędem na zasadzie takiej właśnie reportażu. On układa to, ponieważ dopełnieniem tego jest tekst, w którym jest przekazanie królestwa. To, że Jezus dostał królestwo do Ojca,
a nie od szatana. I to, że daje królestwo uczniom swoim. Tak? Czyli w pewnym sensie w tym czarnym momencie uczniowie dostają no, właściwie pokazane, co właściwie stało się ich zyskiem olbrzymim. Tak? Przez to, że wytrwali przy Jezusie. Tam jest napisane, tak? Wytrwaliście przy mnie, tak? W pokuszeniach moich. Więc ten element relacji i w tym momencie, w takim kontekście mówi, to zyskujecie, tak? Oddaję wam królestwo. W porządku. Tutaj macie jeszcze jakieś te rzeczy, które chyba już zostały powiedziane. Więc przechodzimy do... Musimy finansować, tak? Dobra, to teraz po prostu bardzo krótko. I kolejna sekcja, para E i E1, to kolejna gra na chronologii, tak? Kolejna gra na chronologii. I jeżeli już wiemy, że Łukasz, a nie ewangeliści, nie piszą reportażu, tak? Nie zależy im na tym, aby każda rzecz była w porządku takim rzeczywiście stricte, jakim się dokonywała fizycznie, bo mają inne cele, to w tym momencie już wiemy, już kolejny mamy sygnał, bo Łukasz zaczyna prezentację służby Jezusa od Nazaretu. Dla czytelników Ewangelii synoptycznych, jak przeczytaliśmy Mateusza, potem weszliśmy do Marka, tak? Potem wchodzimy do Łukasza, to my jakby nie odnotowujemy tego faktu, że Łukasz kompletnie burzy chronologię. Bo w Ewangelii Mateusza Jezus pojawia się w Nazarecie już po długim okresie służby, gdzieś tam tuż przed połową. U Marka gdzieś tam może w okolicach 1/3, tak? Czasu służby. A u Łukasza pojawia się na początku. No co mu się znowu stało, tak? Łukaszu, dlaczego? No Łukaszu, dlatego, bo mam inny pomysł, tak? Bo chcę pokazać, w jakim generalnym klimacie dokonuje się to, co Jezus jednak robi, tak? I ten klimat to jest odrzucenie. Odrzucenie na początku przez najbliższych w tym naturalnym porządku, a potem przez tych, którzy ze względu na swoje kwalifikacje i rolę duchową w narodzie byli, powinni być najbliższymi, tak? Tutaj, jeśli chodzi o tych najbliższych, o to środowisko kapłańskie, to jest dobrze sobie uświadomić, że Zachariasz, pierwszy, który dowiaduje się o tym, że projekt Mesjasz rusza, jest kapłanem. Tak? Jego syn jest synem kapłana. W związku z tym to środowisko dostaje jako pierwsze cynk, że coś się dzieje. I potem w tym środowisku przede wszystkim rozchodzi się ta wieść, bo kiedy się Jan urodził, to znowu były to tak nadzwyczajne okoliczności, że wszyscy rozgłaszali tą wiadomość, no bo przecież Zachariasz wreszcie zaczął mówić, tak? Znowu kolejny czat. W związku z tym to środowisko było pierwsze przygotowywane do tego, aby przyjąć Mesjasza. Stąd to zestawienie potem z tego środowiska w Jerozolimie jako skrajnie na nie i od początku mówiące, że tak powiem, trzeba szukać sposobu, żeby Jezusa zabić, jest dla nas tym bardziej, jakby powinno być uderzające, ale pewne rzeczy czasami nam umykają. W związku z tym, w obu miejscach mamy bardzo napiętą sytuację. Tak? W obydwu miejscach widać, że i w Nazarecie te osoby, które znały Jezusa, i kapłani, i Rada Starszych nie mogą sobie poradzić z autorytetem, jaki Jezus prezentuje. Tak? W czasie służby w Jerozolimie, kiedy zostaje wprowadzony. W obydwu miejscach jedni i drudzy dokonują odrzucenia, mając świadomość cudownych czynów Jezusa. W tym Nazarecie następuje tylko krótka wzmianka o tym, że Jezus w Kafarnał dokonał wielkich rzeczy. Tak? Kiedy Jezus mówi, pewnie mi powiecie, lekarzu, ulecz samego siebie, czemu nie dokonasz i u nas tych rzeczy, które są dokonane zostały w Kafarnał. Jest to tylko przypomniane. Tak? W związku z tym oni mają świadomość, że przez Jezusa dzieją się rzeczy zadziwiające i wielkie. Mimo to mówią, no ale to jest przecież syn tego i tamtego. Nie? I ta sama jest historia. Kiedy Jezus wchodzi do Jerozolimy, to widzimy uczniów, którzy chwalą Boga za wszystkie cuda, które Jezus uczynił. Faryzeusze są przy tym i są tego też świadomi. Tak? I ci kapłani, oczywiście, do których wysyłał co chwileczkę jakichś tam trędowatych, oni też są świadomi. Tak? To nie jest tak, że oni są nieświadomi. Chodzi o to, że pomimo tego, jaka pula sygnałów do nich dotarła, mówią... Nie chcemy Cię, tak? Nie chcemy zaakceptować Twojego autorytetu,
który no, z tych czy innych względów nam nie pasuje. Tak? No to jest jakby do rozwinięcia, kiedy zajrzymy do tych tekstów. W związku z tym w obydwu miejscach mamy taki... przepraszam, to jest nie to, tak? W stosunku do... To jest tutaj, tak? Gdzie tam jest? O, to jesteśmy tutaj. Niech tyle nam wystarczy, ok? Znowu, pewne podobne konfiguracje i też gra na chronologii, to są sygnały zawsze do autora, który po prostu nie musi pewnych rzeczy psuć, tak? Jeżeli nie ma po temu określonego powodu, jeżeli za tym nie stoi jakiś określony cel. Nie bójcie się takich sytuacji, ponieważ retoryka, czyli jakby sztuka perswazji w tamtej kulturze nie była tak restrykcyjna, jak my chcemy widzieć teksty ewangeliczne, że mówią prawdę tylko wtedy, kiedy rzeczywiście następuje w nich sekwencja taka, jaka była sekwencją chronologiczną, historyczną. Tak oni nie piszą i nawet tak nie myślą, nie mają w związku z tym takich zamiarów, żeby w ten sposób zadowalać współczesnego czytelnika. Dobrze. W związku z tym pozwólcie, że teraz wrócę do tego, co się dzieje w centralnych elementach. Bardzo króciutko po jednym slajdzie, bo to jest to. To jest bardzo obszerny materiał. To jest pewna gra, jeśli chodzi o kompozycję, dość nietypowa, jaką sobie tutaj Łukasz zrobił. I chodzi o to, że w tych czterech sekcjach on posługuje się takimi mozaikami. Tak? Mozaikami, które... No to jest, zadam wam pytanie. Czy jeżeli w mozaice X wykorzystano czarny kamyczek, to znaczy, że czarny kamyczek nie może być już wykorzystany w innej mozaice? Może, tak? Chodzi o to, jaką funkcję spełni w ramach danego obrazu. I to dla nas stanowi problem, ponieważ pewne tematy pomiędzy tymi sekcjami F1, FG i G1 są wymieszane. Pojawiają się na przykład finansowe tematy, tak? Obłuda się pojawia. Ale teraz, dopóki nie mamy rozpoznanego jakby kompozycji całości wewnątrz, to nie wiemy, jaką pełni rolę, jaką cząstkę wypełnia w ramach argumentacji w poszczególnej tej sekcji. Dlatego ja nie zdziwię się, jeżeli będziecie jakby w pewnym sensie pomieszani i zostawieni jakby w takich na razie grubych granicach tych sekcji, ale powiem wam tylko tak. Pomiędzy sekcjami F i F1, macie tam ściągawe, więc po prostu wiecie, o co chodzi, dochodzi na początku do prezentacji Pana Jezusa, Jego służby, prezentacji przed ludem i prezentacji przed liderami. Jest wstępna konfrontacja. Po tej prezentacji następuje przede wszystkim wyłożenie zasad Królestwa, które są skierowane do uczniów i potem skontrastowane w tym jest to, jaka jest reakcja ludu i jaka jest reakcja liderów. Ten kontrast to jest centralny element w tej sekcji. Czyli mamy autoprezentację i kwestia odpowiedzi. Jak się z tym zmierzają lud i liderzy. Liderzy się nie najlepiej zmierzyli z tym. Ta sekcja do sekcji F1 rozwija się w taki sposób, że to napięcie się pogłębia. W tej drugiej sekcji mamy biada wobec uczonych w prawie, biada wobec faryzeuszy. Lud zostaje ostro skrytykowany za to, że szukają znaku, a nie potrafią przeczytać znaków. Te motywy się powtarzają. Owszem, również zostaje pokazane to, co zyskują w ramach tego, że poszli za Jezusem ci, którzy uwierzyli. Więc ta grupa też zostaje jakby opisana i jakby rozwinięta, ale generalnie tak następuje postęp pomiędzy sekcją F i F1. Od ekspozycji i pierwszego jakby takiego zderzenia do ekstremalnego zderzenia i dość mocnej krytyki pokolenia. W obydwu tych sekcjach, w F i F1, szczególnie mocno zostaje podkreślone to, aby uczniowie nie poszli drogą błędu aktualnych liderów, nie poszli za obłudą, tak? Żeby strzegli się tego jak ognia. I to są centralne wezwania skierowane do uczniów. Co się dzieje w takim razie w tej sekcji G1, tak? Czyli w tej następnej parze, w tej najbardziej akcentowanej z akcentowanych. Tak? To jest cel naszego dzieła, tego Łukasza.
Więc mówiłem wam już, że przede wszystkim jest tam formacja uczniów i wezwanie do uczniostwa. Rozwój pomiędzy pierwszą sekcją a drugą jest taki, że w pierwszej głównymi otaczającymi Jezusa są apostołowie i uczniowie. Oni są tam włączeni w służbę, idą raz na misję, druga ekipa idzie na misję. Jak Jezus rozmnaża chleb, to robi to w pewnym sensie poprzez uczniów. Oni jakby mierzą się z tym wszystkim. W drugiej sekcji, która to dopełnia, zmienia się to, że nagle negatywny obraz faryzeuszy i liderów zostaje troszeczkę jakby stłumiony i nagle się okazuje, że Jezus mimo wszystko chce ich odzyskać. Z jednej strony uczy swoich uczniów, ale z drugiej strony mówi do liderów: przemyślcie jeszcze raz, co o mnie myślicie. Mówię teraz w uproszczeniu, poprzez kolejne sceny. Jeszcze raz przemyślcie to, czy przypadkiem nie odrzucacie ważnego ostatecznie autorytetu, który może się ostatecznie zwrócić przeciwko wam i minie was coś bardzo ważnego, jeżeli pominiecie mnie w tym rozeznaniu tego, co się teraz dzieje na waszych oczach. I ponownie w centrum tego drugiej sekcji dotyczącej uczniostwa jest właśnie wezwanie do takiego uczniostwa radykalnego, ale właśnie jest to poszerzone o to, że nagle ten wąskie grono zostaje jakby potencjalnie poszerzone, przynajmniej przez zaproszenie. Nie poznajemy odpowiedzi tej ekipy, tak? Są otwarte drzwi, jest niedopowiedzenie, wiemy, że na pewno część zignorowała to, ale zwróćcie uwagę, w tym momencie może być to echo troszeczkę tego, co mówiliśmy na początku Ewangelii Łukasza. W związku mianowicie Łukasza z Pawłem, który był faryzeuszem, tak? To jest pytanie po prostu, czy widzimy tutaj echo tego, że sam Łukasz poznaje kogoś, kto nie od razu wszedł w ścieżkę uczniostwa za Jezusem, a wręcz przeciwnie, tak? Wręcz przeciwnie. Dobrze. No to żeśmy przeskoczyli parę rzeczy, moi drodzy. I teraz ta moja propozycja dla was. Skoro już to jest naprawdę finał. Tak, to jest finał. To moi drodzy, na tą całą Ewangelię można popatrzeć tak, jak wam to pokazałem, czyli te sekcja jedna, druga i tam różne tytuły, ale można też na nią spojrzeć w taki sposób, że jest to po prostu siedem warstw. Siedem warstw, w których każda warstwa to jest jakby pewna idea, która łączy te sekcje po obydwu stronach, tak? Zwróćcie uwagę, że jeżeli byśmy chcieli zapamiętać, o czym jest Ewangelia Łukasza, to nagle się okaże, że być może zapamiętanie pewnych haseł stąd, raptem siedmiu, uporządkuje wam całkowicie jakby materiał tej Ewangelii i macie sprawę z głowy. Ha? Dobrze. Zaczynamy. Zwróćcie uwagę, że ta część, zwłaszcza ta dolna, ma bardziej podkreślony właśnie porządek teologiczny, a nie chronologiczny. Pewna rama chronologiczna owszem jest, no przed narodzinami, po śmierci, moment narodzin, śmierć, wprowadzenie do służby, zakończenie służby. Tam jest to, ale to nie są te główne motywy, które rzeczywiście tutaj co do przesłania napędzają poszczególne warstwy, tak? Treściowo są tam rzeczy zupełnie jakby inne i o nich żeśmy starali się troszeczkę powiedzieć. Więc ja myślę, że tak, że Łukasz zaczyna od tego. Bóg wierny obietnicą dla człowieka, człowiek rozumiejący i wierny Słowu Bożemu, tak? Rozumiejący i wierny Słowu Bożemu, rozumiejący Słowo Boże i wierny temu Słowu. Wybaczcie, niestylistyczny zwrot. Tak? Czyli gra tych wierności i waga słowa zostają przez tych bohaterów po obydwu stronach szczególnie wydobyte i pokazane, tak? Na tym ma stać w jakiś sposób nadzieja Teofila i pokazać mu główny kierunek, jaki ma przyjąć. Potem widzimy narodziny i śmierć Syna Bożego, misja spełniona w oddaniu w Ojcu. I znowu to ma jakby, to jest pokazane przez przykład Jezusa, ale w tym momencie uczy Teofila Łukasz, że życie nasze powinno być podobne, tak? Oddane w całości Bogu. Oddane w całości Bogu w służbie, w misji. Okej. Okay. Potem, przepraszam, wybaczcie, chyba słabo widać. Sąd proroka nad pokoleniem, sąd pokolenia nad Synem Bożym. Tutaj mamy bardzo... Niech to tak będzie, ale mówiąc krótko, widzimy, że Jan mówi
jeśli chcesz się spotkać z Jahwe, z Synem Bożym, to przyjmij właściwy sposób życia, tak? Odstąp od pewnych rzeczy, zacznij robić pewne rzeczy, tak? Akurat ta warstwa od pozytywnej rzeczy się mniej więcej zaczyna niby, ale tak naprawdę jest podszyta negatywnym już klimatem związanym z tym pokoleniem, do którego fizycznie Jezus przychodzi. Generalnie spotyka się z odrzuceniem, tak? W związku z tym jego klimat tutaj, klimat tej warstwy jest generalnie dość mocno negatywny. Warstwa czwarta. Syn Boży oddany misji i służbie na rzecz człowieka. Zwróćcie uwagę, ja dałem taki tytuł temu, co było tutaj kuszeniem i działaniem szatana po drugiej stronie. Ponieważ tak naprawdę te obie sekcje pokazują, że Jezus jest wytrwały pomimo tego, czym był kuszony, tak? I że to wytrwałe jest dla człowieka, ponieważ właśnie w tej końcowej sekcji dopiero widzimy, że zrezygnował to, z tych wszystkich propozycji, weź sobie dla siebie teraz już, tak? A on mówi, nie teraz, nie dla siebie, dla innych, dla wielu i w porządku od Boga, tak? Nie od ciebie, diable. Także mamy coś takiego, taka propozycja. W końcu widzimy odrzucenie Syna Bożego przez najbliższych. I zwróćcie uwagę, że ten ciąg teologicznego jakby takich głównych myśli pokazuje, że to wszystko mimo wszystko dokonuje się, choć taki jest klimat, który go Jezusa wprowadza w tą misję, w tą służbę. Klimat jest odrzucenia i Jezus nie ma wątpliwości, że ma tą świadomość, tak? Symeon już to mówi w chwili, kiedy błogosławi dziecko, że tak to po prostu będzie. Mimo wszystko Jezus robi to, co ma zrobić, co powinien zrobić, co chce zrobić, tak? Wierna resztka zostaje. Proszę? Wierna resztka zostaje. Tak, tak, tak. I to potem daje możliwość, że ci inni, którzy w tym momencie są w takiej postawie, tak? Mimo wszystko mogą być przynajmniej po części odzyskani. Dobrze. I w takim razie w tej części najbardziej praktycznej widzimy ekspozycję Syna Bożego i odpowiedź ludzi. Ale z drugiej strony ta ekspozycja Syna Bożego jest również otoczona ekspozycją przestrzeni, w jakiej służba w ogóle dokonuje się. Tak? My czytając to widzimy również, w jakich relacjach, w jakich uwarunkowaniach może dojść do służby uczniów Jezusa. Tak? W końcu sedno to wezwanie do uczniostwa i formacja uczniów. Dlaczego chciałem, żebyśmy do tego wszystkiego doszli jednak w czasie tego naszego dzisiejszego wykładu? Ano dlatego, bo myślę, że nie wiem, jakie były wasze wcześniejsze wyobrażenia Ewangelii Łukasza, ale mnie przynajmniej zaprowadziło to do tego, że te teksty są dużo bardziej praktyczne niż kiedykolwiek wcześniej o nich myślałem. Po prostu one są ukierunkowane na życie od samego początku. Autor w tym kierunku w ogóle zmierza i po to się w ogóle wypowiada Łukasz, aby doprowadzić kogoś do określonych decyzji, wybrania określonej drogi i pokazania mu, w czym jest rzecz. Stąd przypuszczam, że podsumowując, okej, to najpierw coś innego, to już powiedziałem. OK, widzimy, że praktyczny wymiar stoi na podbudowie teologicznej, tak? I że przesłanie, które tutaj jakoś starałem się wam pokazać poprzez tę perspektywę retoryki biblijnej, jest spójne z prologiem, tak? W związku z tym sądzę, że do Teofila powinien do Łukasza dotrzeć taki komunikat, tak? W zależności w jakim stanie ten Teofil jest aktualnie. Bądź zostań albo pozostań uczniem Jezusa, tak? Zrozum, co to znaczy być uczniem Jezusa. Zrozum i przygotuj się, na czym polega służba ucznia Jezusa, tak? Takie widzę jakby w tym momencie jądro przesłania tej Ewangelii, które oczywiście zawiera dużo więcej prawd i dużo ciekawszych, dużo więcej ciekawych myśli niż tylko to proste wezwanie, ale chciałem, żebyście przynajmniej byli świadomi tego, że retoryka biblijna
nie prowadzi nas w końcu do rozważań tylko teoretycznych, ale wręcz przeciwnie, doprowadziła nas do pokazania, że tekst jest bardzo praktycznie ukierunkowany. Tak? I mam nadzieję, że jak będziemy teraz pracować z kolejnymi jakby fragmentami, będziemy mogli wejść w środek tych różnych rozważań i coś wyciągniemy. Pozwólcie, że w związku z tym dokonam pewnego podsumowania, jeśli chodzi o Ewangelię, na przykładzie Ewangelii Łukasza jako gatunku, tak? Bo różni sobie ludzie zastanawiają właśnie Ewangelia, czym to właściwie jest. Czy to jest właśnie relacja o służbie i Jezusa, o życiu i służbie Jezusa, czy to jest tekst apologetyczny dowodzący to, że Jezus Chrystus jest postacią historyczną, czy to może jest jakiś, ja wiem, właśnie jakiś teologiczny, jakby taki no, wywód tylko teologiczny, który mówi o Ewangelia to jest coś, co jak Jezus skądś tam z Galilei dociera do Jerozolimy, to potem od Jerozolimy w Dziejach Apostolskich będziemy widzieć, jak Ewangelia się rozchodzi, czyli taki pewien ukazanie pewnego takiego schematu ekspansji Ewangelii na świat. No, wydaje mi się, że możemy w oparciu o to, cośmy przejrzeli się w tej Ewangelii, to możemy powiedzieć przynajmniej coś takiego, że jeżeli dacie mi wiarę z tymi zabawami i układankami, że jednak jest to wypowiedź retoryczna, przede wszystkim przekonująca, tak? Wzywająca do określonej postawy, do określonego obrania określonej drogi i jest bardzo wyrazista, jeśli chodzi o ten swój komunikat. Potem można moim zdaniem powiedzieć, że ewidentnie grunt teologiczny jest w niej zawarty i ten porządek teologicznych prawd jest istotny dla Łukasza i stanowi on podstawę zawsze dla potem tych praktycznych wyborów i takich konkretnych opisów. Moim zdaniem jest to na pewno wypowiedź bardzo wyrafinowana pod względem literackim. Nie wiem, czy to wszyscy przeżyjemy, ale moim zdaniem tak odbieram to, co widzę w tym tekście. I to, co już powiedziałem, Łukasz wykorzystuje pewną ramę chronologii, ale nie używa tego w sposób niewolniczy. Tak? Rama chronologiczna rzeczywiście, cała Ewangelia mieści się gdzieś pomiędzy przed narodzeniem, narodzeniem, śmiercią i zmartwychwstaniem, ale wszystko, co się tutaj dzieje, ma jednak dla niego głębszy, nie tyle może głębszy, co po prostu on przetwarza jakby te same fakty na pewne prawdy, przez które wyciąga określone lekcje dla Teofila. Dobrze. Czy macie jakieś pytania? Bo to chyba koniec. Pierwsze wrażenia wasze, a oprócz zmęczenia, co myślicie o tym? Nie, ja zobaczyłem rzeczywiście to, co mówisz, całość, a dla mnie jest bardzo ważne, żeby księgę widzieć w całości, a dopiero później się pochylać nad sensem szczegółów, bo jak się robi odwrotnie, no to jest drobska pusta, nie? No, także dobry początek, dobrze, że na starcie już widać tą kompozycję całości, a później stopniowo będziemy się wbliżać, bo tam się w szczegóły. Widzicie, macie strukturę, możecie sobie to jakby po pierwsze sprawdzić, tak? Tą ramę, którą wam zaproponowałem, możecie sobie, wiecie, no jesteśmy w Berei, tak? No to trochę zobowiązuje, głupia sprawa, więc mam nadzieję, że nie przyjmiecie tutaj nic na wiarę, ale tak powiem, gdzieś tam... Nie, ja nie mówię, że zrobicie takie studium, coś tam dostaliście, jakieś sygnały do przemyśleń. Po prostu zawsze można powiedzieć, aleś tam nas myślał, chłopie, tam naciskałeś tyle swoich historii, więc dlatego wam to też dałem, żebyście mogli sobie offline pomyśleć, ocenić, czy w tym szaleństwie jest jakaś metoda, czy to rzeczywiście pomaga wam uchwycić treść Ewangelii dość rozbudowanej, czy też raczej przeszkadza w tym, tak? No bo do tego też się zmierzamy. Jedną z takich ważnych zasad egzegetycznych jest to, czy dany pomysł bardziej komplikuje, czy bardziej pomaga. Oczywiście przy tej pomocy szkoda by byłoby, gdybyśmy doszli do stanu jakiegoś skrajnego wypłukania treści i uproszczeń skrajnych, ale jednak mając na uwadze to, że tamta kultura jednak musiała dużo rzeczy nosić w pamięci, to różne schematy, które mogli wykorzystywać, mogły po prostu być dla nich chlebem powszednim i też no, taki pomysł na to, że nagle można po prostu sprowadzić, żeby było zabawniej akurat do siedmiowarstwowej,
struktury, całości Ewangelii, jeśli chodzi po prostu zrozumieć, odkąd, dokąd przechodzimy i pomyśleć sobie o takim porządku, co to mówi o Bogu, co to mówi o Chrystusie, o Jego dziele, co to mówi ewentualnie o treści tego wezwania, no to to moim zdaniem jest raczej zachęcające, ale to zachęcam Was do przemyśleń, do refleksji. Gdybyście mieli jakieś pytania, no to jestem do dyspozycji, możecie mnie pytać, czy teraz, czy mailowo. Jeżeli ktoś doszedłby do wniosku, że być może w retoryce też jest coś, no to zapraszam do rejestracji w szkole. Możecie poznać ten hardcore. Dziękuję Wam bardzo. Do zobaczenia. Niech Wam pan...